Podglądamy dzisiaj panią, która ćwiczy w Tusinku. Zaraz się zapytamy, co? Nasza jedna z grupowiczek naszej. Dzień dobry. A możemy przeszkodzić? Możemy przeszkodzić. Podejrzeliśmy panią Ewę i chcieliśmy zapytać o parę rzeczy, co ona to takiego wyprawiała. Ale zanim powiemy, to pani Ewa przyjechała do Tusinka na turnus, tak? Tak. No i jak pani Ewo, jak pani się tutaj czuje? No fantastycznie, super, ekstra, naprawdę. Jak jedzenie? A super, fantastycznie. No nie, też fantastycznie. Głodna pani chodzi? O nie, skąd? Nie, nie chodzi. Obżarta wręcz. No to nieładnie, obżarcie być na poście. No nieładnie. Też tak uważam, ale takie dobre jedzenie, że coś nie da się. A pani powie, a na co pani choruje? Znaczy ja mam boreliozę, a poza tym no to wiadomo, że z wiekiem jakby to przydałoby się. Czyli na boreliozę przyjechała. Też, tak. No i wiadomo, że jakby z wiekiem mówię, oczyścić organizm chciałabym, no trochę zrzucić te wagi przy okazji, no walczę z tym od jak, więc mówię, może ten post właśnie zmieni tryb mojego odżywiania. A co? Dokładnie. Czy to jest pierwszy post? Nie, trzeci, jako czwarty. Ale w jakich odległościach? Siedmiu rok na 3 tygodnie, wrzesień, październik, 6 tygodni. O, to pani już weteranka jest, 6 tygodni, to jest dużo. Pewnie. I teraz miesiąc temu 2 tygodnie, no i teraz. I co by pani powiedziała grupie? Warto było? Polecam. Warto pościć? Oczywiście, że warto pościć. To teraz nam pani powie w takim razie, co pani tu wyczynia na tej sali? Co to jest za ćwiczenie? No ćwiczę tai chi. Tai chi, a przy okazji to jest tai chi z mieczem, tai chi z wachlarzem właśnie. No i do czego ten wachlarz? Dlaczego z wachlarzem? Dlaczego z mieczem? Na czym polega te ćwiczenie? Wachlarz jakby jest, no bo to są takie jakby sztuka walki, tylko że zdrowotnie. Aha. A wachlarz no to jest, co prawda nie ma takich kolcy, bo są wachlarze bojowe z kolcami. Aha. No i służył do jakby walki. Wow. Ale to jest jakby taki, no taki, taka, takie coś, co ewentualnie efekt robi. To pomaga pani na duszę? No to jest jakby, tai chi to jest medytacja w ruchu. I zdrowotnie. Aha. Tai chi trzeba się nauczyć i to jest specjalna jakby wewnętrzna, to tak jak post. Post jest też taki wewnętrzny i to też jest wewnętrzna gimnastyka. Kręgosłup, ścięgna, mięśnie, no i, no i medytacja jakby w ruchu, bo to jest ruchy powolne, są takie uspokajające. Jak pani się czuje po tym tai chi? Jak pani sobie poćwiczy? No ja ćwiczę sporo czasu i myślę, że dobrze, ponieważ jestem ciągle w ruchu. Mimo swojego no tak. No tak. To co, to może, bo zaraz przyjdzie koleżanka pani, tak? I tak, wkrótce. Czy będę mogła was troszeczkę tam ponagrywać? Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Może ktoś też będzie miał taką pasję. No zapraszamy. Czy to jest pani pasja? No tak. Ćwiczymy, znaczy od 10 lat ćwiczę. Ja w Warszawie ćwiczę. Tak. To ćwiczenie. Tak. No proszę. Tak, w Warszawie zapraszamy i do Warszawy, do Poznania, do Łodzi, do Wrocławia, gdzie są właśnie grupy. No, młodych chętnie też chcielibyśmy, żeby zaczęli ćwiczyć, ale starszych w każdym wieku. Także super. Naprawdę polecam. No to jest ćwiczenie takie jakby no, spokojne. Nie jest jakby męczące, ale spocić się przy nim można, jeśli się już nauczy. No proszę. Czyli trzeba je poznać od podstaw. Tak. A takie ćwiczenie, trzeba się zapisać na takie? Nie, znaczy u nas jakby. Czy książkę przeczytać? Nie, od czego trzeba przyjść po prostu na zajęcia. Aha. Mamy wszystko tłumaczone. My jesteśmy grupą jakby taką nie nastawioną na zysk, tylko jakby składkę się płaci. Z Warszawy? Tak, jest z Warszawy. Pani Ewa jest z Warszawy i jest naszą grupowiczką na grupie wsparcia na Facebooku. Przyjechała do Tusinka, więc co? Pewnie tym akcentem pozdrowimy całą grupę oni, tak? I nie będziemy dalej przeszkadzać w ćwiczeniach, tylko niech sobie poćwiczy, skoro jest to takie fajne. Zapraszamy do Tusinka. Zapraszamy bardzo do Tusinka. Bardzo dobre jedzenie, bardzo ładne tereny i w ogóle naprawdę super. Pomimo pogody. I tak. A pogoda? No.
dobra jest, nie pada. No tak, nie pada. Zimne dni też się chodzi na spacer. Wczoraj mieliśmy słońce, dzisiaj jest już inny dzień. No ale każdy dzień ma swój urok. Dzisiaj tak robimy taki wieczorek zapoznawczy, bardziej, żeby się wszyscy razem poznać, więc będziemy na pewno mieli co robić. Nawet a atmosfera jest rodzinna, bo siedzimy przy wspólnym stole, co jest bardzo fajne. Tak, też, dokładnie. Pozdrawiamy serdecznie obydwie, całą grupę.